Jezus. Dobra, pozwólcie, że dołożę sobie troszeczkę podkładu. Także tak jak powiedziałam, nie jest... Co ja mówiłam? Wybiło mnie to, słuchajcie, z tropu. Co ja mówiłam? Daj Stasiu góra, ale nie wiedzą, co ja mówiłam. No i Aga, co ty tam mówiłaś? A, mówiłam to, że gdyby nie właśnie moi przyjaciele, to byłoby naprawdę ciężko. Ale muszę wam powiedzieć, że dużo jest prawdy w tym, że faktycznie, jeżeli ma się wokół siebie kogokolwiek, kto was będzie w tym wspierał, to dużo łatwiej sobie z tym poradzicie. Bez tego, szczerze mówiąc, trzeba być bardzo zdeterminowanym, trzeba naprawdę być bardzo określonym i wiedzącym, czego się chce. I bardzo silnym psychicznie, żeby dać sobie w takiej sytuacji radę, będąc na przykład w takich okolicznościach jak ja, czyli w takich, gdzie jednak ten właśnie język jest gdzieś tam jakąś przeszkodą. No i tak jak mówię, pójście do pracy stanowi też jakąś tam trudność, dlatego że wszystko też zależy, jakie macie dzieci. No moje dzieci były wtedy, co, no Gracjan miał niespełna rok, no Oliwia miała 4-latka. Między nimi jest 4 lata różnicy, także no nie jest kolorowo, nie było kolorowo, ale no, dziewczyny, wszystko się da. Tak jak mówię, wystarczy tylko wiedzieć, czego się chce. Moja rada na pewno do samotnych mam jest taka, żeby nie wchodzić przede wszystkim drugi raz do tej samej rzeki, nie wybaczać, nie dawać tak zwanych szans, to jest najgorsze zło ze wszystkiego. To, że my bywamy na tyle dobre, za dobre, że właśnie dajemy te cholerne szanse, albo może się ocknął, albo może zrozumiał, albo przyszedł, kupił kwiaty, przeprosił, powiedział, że już więcej to się nie powtórzy, że on zrozumiał. Trele morele. Dziewczyny, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Mało który facet potrafi zrozumieć naprawdę błąd, jaki popełnia. Nawet jeżeli, to jest, uwierzcie mi, że na chwilę. Dlatego, że oczywiście, że są wyjątki. Są wyjątki, ja nie mówię, że nie ma. Ale ja się z takimi nie spotkałam i ja drugi raz bym szansy raczej nie dała. To wszystko też zależy od sytuacji, czyli od tego, w jaki sposób zostałyście gdzieś tam zranione, jak ta osoba was zawiodła i tak dalej. Bo wiadomo, że to jest bardzo istotne. No mnie pozbawiono środków do życia, więc możecie sobie wyobrazić, no kurczę, nie wiem, co jest gorsze, chyba wolałabym, żeby mnie zdradził, niż żeby mnie pozbawiał środków do życia, prawda? Bo on mnie zdradził, no i jakoś się rozchodzimy, ale ja mam za co żyć, a tu byłam w sytuacji takiej, no nieco udupionej, nie miałam ani grosika, słuchajcie, na to, żeby pójść kupić dziecku pieluchy, kupić mleko, kupić w ogóle jedzenie do domu, zapłacić za rachunki. Ja wszystkie rachunki miałam na ten czas wstrzymane, wszystko poszłam do Citizen Advice. Ja wam polecam ogólnie tą plecówkę, to tam rozwiążecie wszystkie wasze problemy praktycznie. Tam dostaniecie namiar na prawników, tam dostaniecie pomoc prawną, pomoc finansową. Przyszły do mnie właśnie jakieś tam panie, kiedyś wam to chyba opowiadałam, z jakiegoś kościółka nawet. Nie wiem, o co tam wtedy chodziło, bo ja, tak jak mówię, jestem wierząca, niepraktykująca, więc dla mnie kościółek to raczej omijam szerokim łukiem. Z własnego wyboru oczywiście. No i co? No i dostałam pomoc w postaci 500 funtów. No i to miało po prostu starczyć mi, wiecie, to nie było na opłaty, nie miałam uregulować opłat, tylko to miało mi starczyć na przeżycie, na jakiś tam okres czasu. Więc taka pomoc, pomagali mi przyjaciele, przywozili mi jedzenie dzieciom, pomagali mi finansowo, także no bez pomocy, myślę, osób jakichś obok, myślę, że będzie na pewno dużo ciężej. Ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić i nie mogę wam o tym opowiedzieć, nie mogę wam powiedzieć, jakby to było, ponieważ nie byłam w tej sytuacji, nie byłam właśnie w takich okolicznościach, dlatego mówię wam o moim doświadczeniu, a nie o takim, w jakim, nie wiem, jak ja sobie myślę, że jakby to było. Czekajcie, bo się dziabnę. Także no nie było za ciekawie, on jeszcze mi robił wtedy podgórkę, nie dość, że pozbawił nas środków do życia, to jeszcze utrudniał życie, on za nami chodził, on nas śledził i tak dalej. Nie będę się tu wczuwać już w takie jakieś takie moje bardziej prywatne przeżycia.
Kiedyś zastanawiałam się, czy książki nie napisać, słuchajcie, o tym, co przeszłam, tak naprawdę. No, ale wszystko przede mną jeszcze, nie? Także to. No i co? Po 6 miesiącach oczywiście złożywszy wszystkie papiery, w którym również ktoś mi pomógł, bo do tego też potrzebujecie jakiejś pomocy, jeżeli chodzi o właśnie takie papierkowe sprawy. No i zostały mi wypłacone po prostu pieniądze, wszystkie na bieżąco, czyli wszystkie bieżące plus dostałam wyrównanie za te właśnie 6 miesięcy. Ja z tego, co pamiętam, to mogę Wam tylko powiedzieć, że to była jakaś kwota bodajże chyba 5 tysięcy czy 5,5 tysiąca, jakoś tak. No naprawdę była to spora suma, jeżeli ją tak ogarniałam oczami, w sensie, wiecie, bo to ja dostałam i czek, że część miałam chyba czekiem właśnie wypłacone mieć, a część miałam na konto. Tak to wyglądało, czyli wszystko już było na moje nazwisko, imię, pode mnie, dla mnie i on już nie widniał na żadnym świstku. Także to była najlepsza z decyzji, jaką mogłam podjąć i to jest pierwsza rzecz, jaką powinnyście zrobić. To jest nie dopuścić do tego, żeby taki człowiek miał dostęp do jakichkolwiek Waszych formalnych spraw. Pozbawić spraw takich formalnych, dlatego że potem bywają sytuacje właśnie, że się będzie trzymał Was jak że psiego ogona i naprawdę ciężko Wam będzie się z tego uwolnić, bo tu jest takie prawo, że jeżeli facet widnieje u Was w formie, widnieje u Was w papierach, to niestety, to nawet jeżeli Wam się nie układa i nawet jeżeli chciałybyście, nie wiem, otworzyć drzwi, żeby wyszedł i za nim zamknąć, to jest to niemożliwe. Przyjeżdża ktokolwiek i się pyta, czy ta osoba tu zamieszkuje, tak, jest wpisana, więc nie może się wyprowadzić, więc musicie dać sobie radę, musicie się jakoś pogodzić, no i żyć pod jednym dachem, co uwierzcie mi, naprawdę może być ogromnym problemem, bo taka osoba, wiedząc, że go nie wykreślą, może Wam robić po prostu, no, po złości. I najczęściej tak jest. Brawo, Aga, właśnie sobie odjęłam lusterko. No ja to jestem jednak bystra, nie? Czy co? Schowałam sobie lusterko, w sensie już, o, nie używam, już użyłam w ogóle ten Sin Skin by Patricia Cassady w odcieniu Glamorous 045. No, teraz używamy sobie Cabral w odcieniu chyba 2, czy jak ja tu miałam, zaraz Wam powiem, czekajcie, bo ten słoiczek jest tak wielki, że 2. Wujeczka. No, także przebrnęłam przez te 6 miesięcy, dałam jakoś sobie radę, dzięki przyjaciołom oczywiście, wsparciu nie tylko finansowym, ale też wsparciu, wiadomo, takim emocjonalnym. Ja potrzebowałam się wygadać i tak dalej. Nie zamykałam się, słuchajcie, to jest bardzo dobre, nie zamykać się na to, co przed Wami. Nie traktować tego, że już, o Jezu, świat się zawalił i wszystko się będzie teraz kręcić wokół właśnie tego tematu i wokół tej tragedii, bo dla mnie to była tragedia. Słuchajcie, no nie móc utrzymać rodzinę, to jest tragedia. Więc ja nie zamykałam się, ja próbowałam po jakimś czasie stawać na nogi, ja próbowałam się z kimś spotkać, poznać i tak dalej i zacząć coś na nowo. Nie jest to łatwe, ale ja Wam bardzo gorąco to polecam. Polecam Wam nie zamykać się w domach, w czterech ścianach i zachowywać się tak, jakby to Wasze życie już się właśnie w tym momencie skończyło, bo Wam w życiu nie wyszło. Nie, absolutnie. To jest najgorsze, co może zrobić samotna mama po jakichś takich, nie wiem, no porażkach, po jakichś takich życiowych niemiłych przeżyciach. Po traumach czasami nawet, szczerze mówiąc. Także nie zamykałam się, próbowałam, natomiast u mnie była ta sytuacja, że on jeszcze później właśnie utrudniał. On wchodził z butami w całe moje życie. On nie dopuszczał, to było na zasadzie pies ogrodnika, ze mną nie będziesz, to z nikim nie będziesz. Tak to właśnie było, ale o tym to Wam nie będę mówić, o tym to sobie może porozmawiamy, jak będziemy sobie rozmawiać o jakichś zachowaniach psychopatycznych, o psychopatach tak zwanych, o facetach, którzy nie są w stanie się pogodzić, słuchajcie, z waszym rozstaniem, z Waszym odejściem. No i z urażeniem jego ego oczywiście. Także to sobie zostawimy na odrębny temat, bo o tym też byśmy sobie mogli porozmawiać. Ale na to muszę się też troszeczkę przygotować, bo to jednak opowiadam Wam o swoich przeżyciach i mam nadzieję, że to może, że to nie odbije się mi czkawką. No jeżeli bym dostawała jakieś wiadomości, nie wiem, no typu, że sama sobie zasłużyłaś, że bla bla bla, bo takowe też potrafiłam dostawać kiedyś. To oczywiście będę to ignorować, dlatego że naprawdę, szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Mam to gdzieś, co ludzie myślą, to jest moje życie,
Ja się z Wami tym dzielę, jeżeli komuś pomogę, super, a te takie nieprzychylne i te takie, które są pozbawione empatii, to po prostu nie będę w ogóle odpowiadać, kompletnie. Także to to, jaki sobie tusz zastosujemy. Mam ochotę na jakiś nowy właśnie, nie już Christian Breton. To Christian Breton już używałam, opakowanie było takie, to jest ten tusz. Ja myślałam, że on ma dwie szczoteczki, bo tak jakoś dziwnie to jest nawet gdzieś pokazane. Widzicie, że tutaj pociągnąć małą i ta mała to miała być chyba nawet właśnie nie czy nie volume. Tak, to jest chyba ta volume. Ja musiałabym sobie dokupić, a potem niby, że właśnie tą. Także ja myślałam, że tu są dwie końcówki jakieś, no ale nie są. Także taki był ten tusz i cena jego regularna to 35, a dałam 8. Nie dałabym 35, to już mówię od razu. Nie jest ten tusz wart 35 funtów. To już od razu Wam mówię. Absolutnie. Użyjemy sobie Bobbi Brown. Nie wiem, co to był za tusz. Ja to miałam też z czegoś tam. Smoky Eye Mascara. Po prostu tak się nazywa. Bobbi Brown. Smoky Eye. To było z jakiegoś pudełeczka. Kupiłam jakieś takie pudełeczko. Już nie pamiętam. Z Bobbi Browna właśnie. Z Edynburga. No. Także użyłam primera. Użyłam primera, bo pogubię się, co Wam używałam. Tego. Max Factor cały czas. No, więc... Więc po pierwsze, nie dawajcie szans, dziewczyny, nie dawajcie szans, nie lećcie na to i nie myślcie, nie zamykajcie się w sobie, nie myślcie, że to jest koniec świata i Wy już nie staniecie na nogi i już nic dobrego Was nie spotka. To jest najgorsze. Gada się. No, także to jest najgorsze podejście z najgorszych. Więc to ja Wam od razu odradzam. Jeżeli tak będziecie podchodzić do sprawy, to szybko z tego tematu nie wyjdziecie. Nie uda Wam się stanąć tak szybko na nogi. Jeżeli siebie skreślicie na starcie, to, no, to tak już będzie. To po prostu no, nie dacie sobie szansy. I nie sprawdzicie, że naprawdę nie jest tak, jak Wam się wydaje. Ja oczywiście próbowałam dużo razy, ale to teraz nie mówimy o związkach i o tym, czy się można podnieść, czy się nie można podnieść po rozstaniu. Nie o tym dzisiaj rozmawiamy, tylko o byciu samotną mamą. Więc ten temat poruszam. Co później? No i co? No i idziecie do pracy, znajdujecie sobie pracę, jeżeli macie malutkie dzieci, polecam Wam, jeżeli oczywiście macie jakieś coś w zanadrzu, czymś się zajmujecie, coś lubicie, jakieś beauty, nie beauty, jakieś, nie wiem, no sprzątania, otwórzcie sobie własną działalność, ja Wam to bardzo gorąco polecam. Dlatego, że plusem w posiadaniu własnej działalności jest to, że jesteście flexible, że możecie dostosować sobie godziny pracy tak, jak Wam to odpowiada. Możecie pracować w godzinach, które dla Was są dogodne, a nie takie, które narzuca Wam ktoś z góry. Więc to jest na pewno ogromny plus. Nie bójcie się tego, wystarczy założyć sobie działalność, określić się, czy to będzie pół etatu, czy cały etat. Wiadomo, że do połowy etatu jesteście uprzywilejowane, dlatego że państwo Wam dopłaca jakby do tego, że no nie jesteście w stanie pójść na cały etat, gdyż blokuje Was w tym to, że posiadacie małe dzieci. Są dzieci w wieku takim, które na przykład nie są zdolne do przedszkola, nie macie jak zaprowadzać do przedszkola, ponieważ koliduje Wam to z pracą, nie ma kto Wam pomóc, nie ma kto Wam pomóc w ten sposób, że zaprowadzi, odbierze i tak dalej, no a pracować trzeba, tak? Także ja polecam samozatrudnienie, chociażby na sprzątania. Sprzątanie to jest takie, wiecie, to jest taki temat też tabu, dlatego że każdy mądrala uważa, że tak, wyjechała i sprząta. Skończyła studia na przykład, albo zaczęła studia i ona tam sprząta. Naprawdę to jest coś złego? Sprzątanie to nie jest nic złego. To nic nie ujmuje człowiekowi i to nie znaczy, że człowiek jest jakiś gorszy, czy z gorszego rzutu, bo sprząta, słuchajcie, no sprzątacie w domu i tak samo pomagacie innym w tym, żeby ich gniazdko było zadbane, prawda? Także macie przyjemne z pożytecznym. Nie jest to ciężka praca, oczywiście, że nie jest. Żadna praca w sumie chyba nie jest taka ciężka. Kwestia jest nastawienia się na pracę. Jeżeli Wy będziecie się nastawiać, że robicie coś jak za karę, no to na pewno będzie Wam bardzo ciężko i na pewno nie ułatwicie sobie tym niczego. Także ja, tak jak mówię, robiłam paznokcie przez 3 lata i pozwoliło mi to na to, że ja mogłam robić paznokcie, uśpić dziecko, w tym czasie przyjęłam na przykład klientkę, czy na przykład, nie wiem, po spacerze, czy dziecko się po prostu bawiło, a ja w tym czasie mogłam zrobić te paznokcie.
będąc oczywiście przy dziecku. Moje dzieci były bardzo absorbujące, one musiały od samego urodzenia, słuchajcie, przyzwyczaiłam, że jestem obok na każde zawołanie, to jest bardzo złe, to od razu też już mówię wszystkim mamom, nie uczcie waszych dzieci od początku, ja wiem, że chcemy być jak najlepsze i w ogóle, ale nie uczmy absolutnie tego, że na każde pierdnięcie dziecka to my po prostu wstajemy i mówimy, jest mamusia, jest już, co się stało, nie. Musimy uczyć dziecko też radzić sobie od maleńkości bez tego takiego naszego przelatywania na każde zawołanie. Więc to, nie wiem, wydaje mi się, że lepiej bym się odpowiadała, jakbym miała jakieś pytania, bo to jest taki temat rzeka, że jeszcze malując się, to w ogóle mogę coś pominąć, zapomnieć i tak dalej. Dodam sobie jeszcze troszeczkę tego rozświetlenia, bo nie wiem, czy mi wystarczy. Ono chyba teraz, nie wiem, czy nie jest lekko przychłodnawe przy tym moim kolorze skóry, no ale dobra, spoko, jest ładnie, nie? Nie jest źle, nie wiem jak to będzie w świetle dziennym, ale nie jest najgorzej. Okej, myślę, że resztę chyba co tu będę robić, to już nie potrzebuję, raczej chyba mam lusterka. No, także to.